Witam wszystkich, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii Młody Rolnik. I co na samym wstępie, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, bo lecimy po 10k, już mało nam brakuje, bo około 60 subów. I co na samym wstępie, jeszcze jak widzicie, jestem nie u siebie na gospodarstwie, tylko jestem, w sumie już to nie jest gospodarstwo, tylko sobie tutaj Państwo mieszkają. Taki bardziej domek letniskowy się z tego zrobił, widzicie, grill, nie grill tu są. Ale jakoś tam jeszcze mieli starą maszynkę, wystawiona była na Oliksie. A się okazało, że to bardzo blisko mnie, ja potrzebuję akurat rozsiewacza takiego. Wszystko odmalowane, wszystko pięknie, ładnie, stan oryginał. No mnie z tego słyszałem, to mieli 3 hektary, to wiecie, nie naprasowało się to. A tylko sobie, wiecie, pomalowali i tak dalej. Zapłaciłem za to 750 zł, możecie pisać, że mało, możecie pisać, że dużo. Ale wiecie, widzę, że po stanie, że to nie jest ani zardzewiałe, ani nic nie jest pourywane w środku. Często w tego typu sprzętach całkiem te w środku jest pourywane, a to jest wszystko pięknie, ładnie zachowane. Więc wolałem sobie wziąć takie za 750, niż wziąć rumpa, który mi się po 2 latach całkiem rozwali, za na przykład 500. No to wiecie, rozumiecie mnie, o co mi chodzi. I co? Lecimy sobie rozsiać nawozy na polach oczywiście. Dzisiaj lecimy sobie na pszenicę, którą siałem na live, więc zapraszam, może dzisiaj wieczorkiem coś też się odpalę. Zresztą nie wiem, który ten odcinek dodam, bo zaraz lecę do rodzinki, powiedzieć jak niedziela, to tylko do rodzinki. Ram pam pam pam. Dobra, tu jeszcze w siewniku zostało stare zboże wtedy, co siałem. Widać, że dopiero tam się owiec tak jakby ten. Nawet o tym nie pomyślałem wtedy. Ale no niestety, takie uroki. Mam nadzieję, że jest mnie dobrze słychać, bo trochę mikrofon się przestawił. Dobra. Niech się napełni. I ogólnie na koncie mam 12 tysięcy, a to dlatego, że no musiałem kupić nawozy, które wyniosły mnie prawie 4 tysięcy, rozsiewacz. No i podatek jeszcze przyszedł, więc troszkę mi ubyło z konta. Ale wiecie, aby do żniw, już po żniwach sobie poradzimy i będzie dobrze. Lecimy sobie na pszeniczkę. W sumie nowiec może też sypnę, ale to... No bo i tak ona niedługo już będzie wychodzić na wierzch, to trochę tego nawozu jej nie zaszkodzi. Serio, tu trzeba coś rozkładać? Dobra. Czekajcie. Ogólnie czekajcie, bo oczywiście wałka zapomniałem zapiąć. Musiałem się cofać na gospodarstwo po wałek. O, dobra. I lecimy sobie. Mam nadzieję, że tak, dobrze, wszystko działa. No jak widzicie, trzeba sobie rozsiewać, nie ma rady. Bo to bez nawozów to nic nie rośnie. Na ekologię chyba na razie nie będziemy przechodzić. Może jak będziemy mieli hektary, to może się kiedyś przejdzie na tą ekologię. Bo w sumie jest, nie wiem czy opłacalne, ale prawie nic nie trzeba nawozów i tak dalej dawać, więc można by było zobaczyć, jaki to był plon. Ale to zobaczymy w następnych latach. W tym roku trzeba jak największy zysk na gospodarstwie, no bo planuję grube wydatki na jesień, planuję nowy budynek, ale to zobaczycie też niebawem. On po prostu nie będę miał gdzie składować balotów siana, pod chmurko nie ma sensu, bo... No bo wiecie, jak te baloty później będą wyglądały. A wszystko w kiszonkę też nie mogę, no bo jednak coś trzeba do tego temeru różnorodności dodać. I co? Tutaj sobie tak. I lecimy. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. No, zostawcie suba oczywiście. Dzisiaj taki krótszy odcineczek, bo jeżeli on będzie miał z 5 minut, to i tak będzie sukces. I możecie napisać, czy podoba wam się taki koncepcja, że jeździmy do kogoś po tę maszynę, a nie jeździmy na sklep po nie cały czas. To by było nudne, szczególnie jak kupujemy takie starsze maszynki. No to jednak w sklepie ich raczej nie mają w tych latach już. Chyba, że do jakichś starszych komisów byśmy jeździli, to w sumie też by mógł być fajny pomysł. Dobra. Tu sobie rozsiejemy też na tym pod owiec, że tak powiem. No mam nadzieję, że owiec będzie dość dobrze planował w tym roku, no bo jednak przydałoby się, żeby troszkę zarobić. Oczywiście będę siał wszystkie trzy czy tam dwie dawki na niego,
po każdej fazie. Do tego, że no chcę zobaczyć, jaki ten plon będzie. Na razie chwasty nie wychodzą, to nie opłaca mi się pryskać. Ale no zobaczymy, jak to z tym będzie podczas tego. Jak to z tym będzie później. O, widać, że się fajnie kręci tutaj. Dobra. Witam po cięciu. Troszkę się śpieszę, no bo do rodzinki zaraz trzeba lecieć. Ale muszę was przynajmniej to pole nawieźć, no bo jak się nawiozę, to ten film będzie miał, nie wiem, 3 minuty. To nie będzie mi się ten... Znaczy, w sumie i tak bym go dla was wrócił, tylko po prostu... W sumie byście później narzekali, że 3-minutowy film. A tak będzie miał 5. Już nie będziecie narzekać. Nie no, nie wiem, żartuję oczywiście, ale... Chcę przynajmniej sobie skończyć, jestem ciekawy, ile ten filmik ma w sumie czasu. Takich omijaczków to nie będę robił, no bez przesady, bo to więcej mi nawozu ucieknie gdzieś tam po boki, niż na to rozrzucę. Wszystko się fajnie miesza, żeby nawóz tutaj nie przylegał. Ogólnie śmiesznie to musiało wyglądać, bo jak tak te kółko biegało w ralu, to później się pewnie wycierało tego kółka. Zobaczymy, czy w farmingu też robili dobre wycieranie. Tak. Zobaczymy, się okaże, jakie tu modmakery to robiły. Oczywiście żartuję. Ja też próbuję powoli coś tam do tych modów wrócić, ale to na razie nic nie mówię. Bo muszę wszystkie programy sobie pobierać i tak dalej. To jest niefajna sprawa. Dobra, co, do następnego odcinka. Cześć, chyba. Elo, siemeczko.